Powiedział, że niestety przy pierwszych wyborach to wybuchnęli radością, że przeżyć niepodległość, niepodległość. No właśnie, Carles Puigdemont, dla jednych zdrajca, dla których, dla innych wciąż bohater, czy teraz właśnie bohater. Ale chciałem zapytać, czy to jest realny przywódca tych wydarzeń, bo jak się patrzy na Carlesa Puigdemona, na premiera Katalonii, chociażby na przestrzeni tych ostatnich kilku dni, no to można odnieść wrażenie, że on nie jest do końca pewien tego wszystkiego, co się dzieje, nie jest do końca przekonany o tym wszystkim. Przekładanie wystąpień, zmiany czasu tych wystąpień, zmiany decyzji, miały być wybory przyspieszone, później się okazało, że ich nie będzie. No można odnieść wrażenie, że on nie sprawuje pełnej kontroli nad tym, co się dzieje. No to jest słuszne wrażenie. On w ogóle na stanowisku premiera jest trochę przypadkowo. Jego poprzednik Artur Mas, który jest zresztą dziś przewodniczącym partii politycznej, której Puigdemont jest członkiem. Artur Mas miał być oficjalnie premierem, natomiast nie zgodziła się na niego KUP, czyli najbardziej lewicowa część tej koalicji niepodległościowej z różnych powodów. Partia Puigdemont, czyli Europejska Partia Demokracji Katalonii. Tak jest. Na Artura Masa nie zgodzili się koalicjanci, bo on jest liberałem, który wprowadzał drastyczne cięcia podczas kryzysu ekonomicznego, również dlatego, że jego otoczenie jest zaangażowane w afery korupcyjne i tak dalej. I wówczas Artur Mas powiedział, okej, ustępuję, ale wskazuje następcę. Na tego następcę wskazał właśnie Puigdemona, który nie ma silnej pozycji nawet we własnym ugrupowaniu, na tyle silnej, żeby być zdecydowanym liderem, a już w koalicji w ogóle. Ma mniejszą pozycję niż sam Artur Mas. Dokładnie, który oficjalnie nie sprawuje żadnej funkcji w rządzie, ponieważ został pozbawiony części praw obywatelskich za zorganizowanie plebiscytu niepodległościowego w 2014 roku. I przy każdej takiej nocy podejmowania decyzji, a w przypadku Puigdemonta w ciągu ostatnich 20 kilku dni mieliśmy takich nocy, co najmniej 4, Artur Mas był obecny oficjalnie, nawet nie oficjalnie jako doradca, ale de facto jako człowiek, który ma kluczowy wpływ na premiera. Dużo złego, Niemcy tak mówili. On jest faktycznie niepodległościowcem serca, on chciał tej niepodległości. I wydawało mu się prawdopodobnie, że przejdzie do historii jako ten, który tą niepodległość przynosi. Natomiast prawdopodobnie jest w rzeczywistości marionetką w rękach Artura Masa i jest postacią raczej tragiczną w tej całej sytuacji. Jak kot widzę twoje jaja, to to jest to ci satana napisali na Facebooku. Tak. Jeżeli chodzi o zawieszenie autonomii jako takiej, autonomii Katalonii. Co się może wydarzyć? To znaczy, kto wystartuje w tych wyborach? No, bo z jednej mamy KUP, skrajnie lewicowa partia, która nie wystartuje. Nie, salone to plastikowe, delikatne, to nie są takie miseczki. No, ona na pewno będzie startować, bo to jest partia, której zależy na utrzymaniu się przy władzy za wszelką cenę. To jest partia, która zresztą przez większą część historii demokratycznej Hiszpanii rządziła Katalonią. To pytanie właśnie jest takie, kto będzie startował, kto nie, bo oficjalnych stanowisk żadnego ugrupowania jeszcze nie ma, natomiast członkowie właśnie KUP mówią, że nie będą startować w wyborach organizowanych przez Madryt po tym ogłoszeniu niepodległości. Natomiast gdyby jednak wystartowali, to sondaże pokazują dziś, że ta koalicja, która rządzi w tej chwili, która przegłosowała tę niepodległość, wróciłaby do władzy. Mało tego, miałaby jednego posła więcej. Tyle tylko, że wówczas największym ugrupowaniem byłoby RSF, czyli taka partia tradycyjnej lewicy republikańskiej, niepodległościowej właśnie w Katalonii, która ma już ponad 80 lat. I na nich głosowałby co trzeci wyborca kataloński. I oni wspólnie razem z KUP oraz z Petkadem, no tak, tak, bo ja mam trochę utworzyliby po raz kolejny tę koalicję, także tak naprawdę te wybory nie rozwiążą w żaden sposób tej sytuacji, jaka jest. Ale to będzie reset do stanu sprzed referendum niepodległościowego i będziemy mieli sytuację, w której mamy wrogi rząd w Barcelonie, wrogi wobec rządu No i dobrze, powinni odwrócić, bo mamy, niektórzy popią, tacy są złośliwi, że zamiast główną bramą wyjścią, oni wyszli tą bramką z tyłu, która jest zamknięta, przesunęli cały ten drut, nie otworzyli kłódki, bo to niemożliwe. No, ale ludzie są pierdolnicy. Robić jakieś takie wycieczki w przyszłość, to będzie więcej niż 2 miliony. Ja bym gotować, ale pan słyszał, że krzyknie, bo to ja nie wiem, czy piją alkohol. To będzie pan słyszał, że krzyknie, bo to są dzieci,
dzieci, no to jest młodzież, która ma teraz po 15, 16, 17 lat. No na razie, nie ma wejścia na cieczno. No na razie. Oni są siłą napędową tych protestów. Ale dłużej śpimy, a druga zimno. Sytuacja, nie dość, że wróci, to wróci z większą siłą. I faktycznie dla nich momentem teraz formacyjnym w życiu jest to obrzenie niepodległości. Tak, ja do Gadobladzinu, a im odbierze, a to, że im się ją odbierze, to, że w ogóle jej nie ma, to jest fakt, no i to, z tym w zasadzie nie ma co dyskutować. Natomiast to, jak dużej siły użyje Madryt i jak zachowają się politycy z tego obozu niepodległości zaważy na tym, jaka Katalonia będzie za 10 lat, kiedy do władzy, do głosu dojdzie właśnie to pokolenie dziś licealistów i studentów. I też można powiedzieć, że ten ruch proniepodległościowy przejdzie trochę w ruch demokratyczny, przynajmniej w rozumieniu właśnie tej strony niepodległościowej. Troszkę. On zawsze był ruchem demokratycznym. No oni wygrali wybory, oni faktycznie dostali najwięcej głosów w wyborach i to poparcie dla niepodległości, przynajmniej deklarowane, wzrosło bardzo w ciągu ostatnich kilku lat. Jedynym takim momentem właśnie niedemokratycznym było zorganizowanie tego referendum w sposób no niezgodny z prawem, ale też urągający trochę zasadom referendum, bo tam było dużo problemów. Natomiast powrót na drogę demokratyczną to jest wszystko to, na co wszyscy liczymy. Bardzo dziękuję. Gościem Świata w powiększeniu był Maciej Okraszewski, współpracownik tygodnika Polityka. Adrian Bąk, do usłyszenia. Reklama. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Zatem łosoś świeży patroszony, jakość z natury Carrefour, ma kosztować 24,99 za kilogram, a mandarynki tylko 3,49 za kilogram. Oferta ważna do 30 października. Carrefour, to wszystko dla Ciebie. Nie no, znowu się zawiesił. Marian, musimy kupić nowego smartfona. Barbara, wyślę do konfigurowania, instalowania, przenoszenia kontaktów, SMS-ów, co jakiś informatyk jestem i może jeszcze mam Ci szkło ochronne przykleić, żebyś mi potem mówiła, że krzywo. Nie, Barbara, ja w to nie wchodzę, sorry. Nie musisz, bo teraz w Media Expert skonfigurujemy Twój nowy sprzęt. Przeniesiemy kontakty, zainstalujemy antywirusa i nakleimy szkło ochronne. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Po reklamie. Autopromocja. Kończy się październik, który ogłoszony jest miesiącem dobroci dla zwierząt. Co to znaczy być dobrym dla zwierząt? Okazuje się być niejednoznaczne. Jakie są nasze relacje ze zwierzętami? Gdzie jest granica między współistnieniem, korzystaniem z ich obecności w naszym życiu, a wykorzystywaniem? Gośćmi w audycji będą Michał Dąbrowski z Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce i dr Andrzej Kruszewicz, dyrektor Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie. Na audycję Interakcje zapraszam dzisiaj po 22:00. Katarzyna Klepaczewska. Autopromocja. Tu Polskie Radio 24, zbliża się 20. Czas na informacje dnia. Wicepremier hiszpańskiego rządu kieruje od dziś administracją Katalonii. IMGW ostrzega przed silnym wiatrem. Bezpieczeństwo, współpraca euroatlantycka, partnerstwo wschodnie i przyszłość Unii Europejskiej to tematy organizowanego po raz pierwszy w Warszawie Student Congress on Foreign Affairs. Maja Borkowska, zapraszam. Wicepremier hiszpańskiego rządu Soraya Sanz de Santa Maria kieruje od dziś administracją Katalonii. Wczoraj wieczorem w Hiszpanii wszedł w życie 155 artykuł Konstytucji zawieszający autonomię regionu. Formalnie obowiązek kierowania Katalonią przejął premier Mariano Rajoy. Zadanie to jednak przekazał swojemu zastępcy Soraya Sanz de Santa Maria. Królewski dekret w tej sprawie został opublikowany w Dzienniku Ustaw. Zdecydowano też, że katalońskimi departamentami pokierują odpowiadające im ministerstwa centralne. Jak uzasadniono, decyzje te mają zagwarantować, że administracja Katalonii będzie pracowała zgodnie z konstytucją i obowiązującym prawem. Działania centralnego rządu poparli mieszkańcy Madrytu, którzy wzięli udział w wielotysięcznej manifestacji. Maszerujący tłum domagał się m.in. uwięzienia Carlesa Puigdemonta, dzisiejszym wystąpieniem dotychczasowego premiera Katalonii, w którym zapowiedział on budowanie republiki, zajęła się już prokuratura generalna. Jutro zwolennicy niepodzielności Hiszpanii będą manifestowali również w centrum Barcelony. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed silnym wiatrem. Najbardziej narażone na gwałtowne zjawiska atmosferyczne są zachodnia i centralna część kraju.
Przyczyną jest układ niskiego ciśnienia i chłodny front atmosferyczny, który już dziś w nocy dał sobie znać. Ten układ baryczny spowoduje, że będzie miał silny, porywisty wiatr. Spodziewamy się porywów wiatru do 100 km na godzinę, a nawet przejściowo właśnie w czasie przechodzenia frontu chłodnego do 110-115 km na godzinę. Mówi synoptyk z IMGW Małgorzata Tomczuk. Silnym porywom wiatru będą towarzyszyć intensywne opady deszczu. IMGW wydało już ostrzeżenia w tej sprawie. Są wydane ostrzeżenia o intensywnych opadach deszczu w województwie pomorskim, dolnośląskim i małopolskim. Po przejściu frontu w całym kraju zrobi się chłodniej. Do wtorku maksymalna temperatura nie przekroczy 5-7 stopni powyżej zera. Od środy synoptycy zapowiadają niewielkie ocieplenie. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Bezpieczeństwo, współpraca euroatlantycka, partnerstwo wschodnie i przyszłość Unii Europejskiej to tematy organizowanego po raz pierwszy w Warszawie Student Congress on Foreign Affairs. W kongresie bierze udział około 100 studentów, przy czym większość to młodzi ludzie z zagranicy, którzy przyjechali kształcić się do naszego kraju. Organizatorem jest Fundacja dla Rzeczypospolitej. Współorganizator przedsięwzięcia Dawid Helsner powiedział, że chodzi o to, by zagraniczni studenci poznali polski punkt widzenia na sprawy międzynarodowe, ale też by powiedzieli, jak sami postrzegają kwestie związane z polityką zagraniczną czy bezpieczeństwem. Zależało nam także na tym, żeby to były osoby właśnie, które już zaczęły się interesować życiem publicznym i które działają w różnych przestrzeniach życia społecznego. W kongresie uczestniczą studenci z 20 krajów, w tym między innymi z Niemiec, Francji, Białorusi, Ukrainy, ale też Nepalu, Indii czy Algierii. Krystyna Aldak przyjechała do Polski na studia z Niemiec. Studiuję w Krakowie stosunki międzynarodowe. W Niemiec nie ma studiów licencjatów po angielsku. Dużo wibrów nie ma. Anastazja Zapolska z Białorusi studiuje w Białymstoku zarządzanie sprzedażą. Po studiach chce w Polsce zostać. Wszystko mi się podoba. Tak naprawdę to jest taki europejski kraj, w którym, no, europejskie wykształcenie i tam różni ludzie. Kongres potrwa do jutra. Organizatorzy zapowiadają, że będzie to cykliczna impreza. Sylwia Białek, Polskie Radio. Od 2014 roku w szeregach ukraińskiej armii ponad 10 tysięcy żołnierzy zostało poszkodowanych nie w wyniku działań wojennych, ale wskutek wypadków, pijaństwa i nieostrożności. 1/5 z tej liczby straciła życie. Takie dane podała ukraińska prokuratura wojskowa, a potwierdził je ukraiński minister obrony. Liczba ukraińskich żołnierzy zabitych i rannych w wyniku działań niebojowych jest niemal równa stratom, które do tej pory poniosła ukraińska armia w Donbasie. Jak poinformował szef ukraińskiej prokuratury wojskowej Anatolij Matios, w ciągu ostatnich ponad 3 lat nie w wyniku działań bojowych poszkodowanych było 10 103 żołnierzy. Wśród nich 2150 wojskowych zginęło. Zdaniem prokuratora Matiosa przyczyną tak wielkich strat jest nieprzestrzeganie regulaminu. Ukraiński minister obrony Stepan Półtorak, komentując te dane dla telewizji 112, stwierdził, że część z ponad 2000 śmierci wynika z chorób i wypadków, jednak część z winy samych żołnierzy. Dzieje się to wówczas, kiedy żołnierze nie przestrzegają zasad bezpieczeństwa. To jest przyczyna śmierci. Niestety są też przypadki, że śmierć żołnierzy związana jest ze spożywaniem alkoholu. Dla porównania, od początku konfliktu w Donbasie w wyniku działań bojowych zginęło ponad 2700 ukraińskich żołnierzy, a ponad 10 tysięcy zostało rannych. Z Kijowa, Paweł Puszko, Polskie Radio. Jeszcze prognoza pogody. Przed nami deszczowa i wietrzna noc. W górach opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Termometry pokażą od 5 do 8 stopni, w rejonach podgórskich od 2 do 6. Wiatr umiarkowany i silny, w porywach od 55 do 110 km na godzinę. Wysoko w górach do 120 km na godzinę. Będzie powodował zamiecie i zawieje śnieżne. Niedziela będzie pochmurna i deszczowa z silnym wiatrem. Termometry pokażą od 6 do 10 stopni. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Dziś sobota 28 października. Wszczęto ponadto kolejny 21 statku Witam. Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której zdecydowanie potępił wszelkie przypadki molestowania na tle seksualnym. Europosłowie zaapelowali o lepsze wdrożenie istniejących procedur, by skuteczniej zwalczać ten nadal powszechnie występujący proceder. Bez zmiany postaw wobec przemocy nie można liczyć na jej wyrugowanie z przestrzeni publicznej. Rezolucji.
o szczegółach ze Strasburga, Andrzej Geber. Współautorka rezolucji poseł Agnieszka Kozłowska-Rajewicz wyraziła zadowolenie, iż milczenie w tej sprawie zostało przełamane. Pani poseł, temat, o którym się teraz dużo mówi i znalazł swój finał w Parlamencie Europejskim, molestowanie kobiet. Mówimy o molestowaniu seksualnym, zjawisku, które jest tak powszechne, że właściwie go prawie nie zauważamy. I można się zastanawiać, dlaczego, skoro to jest tak powszechne zjawisko, nic się nie wydarzyło w tym czasie, w sensie nie pojawiło się nowe prawo, nie pojawiły się nowe regulacje. Widać, że tak się zbierało i się w końcu rozlało. To, że mieliśmy skandal w Holu, to jest tylko właściwie kolejna rzecz, jeszcze jedna rzecz, która się wydarzyła pośród morza rzeczy samych podobnych, które się wydarzają w właściwie wszystkich krajach europejskich. W każdej instytucji, w każdej dużej firmie możemy się spodziewać, że jakieś przypadki molestowania seksualnego mniej i bardziej poważne się zdarzają. Trudno znaleźć kobietę, która nie doświadczyła jakichś niechcianych komentarzy, niechcianych propozycji ze strony najczęściej kolegów, bo najczęściej kobiety są tutaj ofiarami i najczęściej mężczyźni są osobami odpowiedzialnymi za to, co się dzieje. Statystycznie rzecz biorąc, te przypadki molestowania seksualnego zdarzyły się także w Parlamencie Europejskim, zdarzyły się także w innych instytucjach europejskich. Ileś z tych przypadków zdarzyło się także u nas, mimo że, tak jak każda szanująca się instytucja, mamy specjalne komisje powołane dotyczące mobbingu, molestowania seksualnego, dwie odrębne komisje, mamy procedury, mamy osoby, które się tym zajmują. Jednak większość, niemal wszystkie z tych przypadków, o których pisały ostatnio media, to są przypadki, które są nieujawniane lub zostały zgłoszone anonimowo. Ofiary nie chcą mówić o tym publicznie, nie chcą mówić o tym głośno. To jest bardzo ważny aspekt tej sprawy, że ponieważ dotyczy to prywatności, której chcemy najbardziej chronić, dotyczącej sfery intymnej, to z tego powodu bardzo trudno się tymi przypadkami zajmować, bo bardzo mało osób o tym wie, ale przede wszystkim bardzo mało osób chce to widzieć i o tym rozmawiać. Okazuje się, że kiedy zaczęła się ta dyskusja, to okazało się, że zarówno w Hollywood, jak i w innych miejscach, gdzie sprawy wypłynęły publicznie, wszyscy wiedzieli. Wszyscy wiedzieli. To były tajemnice, w cudzysłowie tajemnice, gdzie wszyscy byli świadomi tego, co się dzieje, to jest ofiarą, to tutaj jest tą osobą molestującą. A mimo to, że wszyscy wiedzieli, nic się nie wydarzało, to było w imię ochrony źle pojętej godności kobiety, kiedy uważa się, że jak się nie mówi, jak się nie reaguje, jak jest cicho, jak się zamknie oczy, to jakby zniknie, albo będzie, ale tak formalnie to nie będzie. Więc ta kwestia mówienia o tym, nie zamykania oczu na tę sprawę jest bardzo ważna i dużo osób o tym mówiło w parlamencie. Ale tak jak pani mówi, jest to sprawa bardzo prywatna, bardzo intymna, bardzo delikatna. Czy tego typu sprawy mogą być załatwiane instytucjonalnie? Czy można to załatwić rezolucją, prawem? Bo to też jest chyba trudne. Prawo? No już mamy, tak? Już mamy prawo. Właśnie ta rezolucja dotyczy bardziej nie tego, żeby jakieś nowe reguły stanowić, chociaż część postulatów z lewej strony ma taki właśnie charakter, że powołajmy jeszcze jedną instytucję, poprośmy jeszcze kolejnych ekspertów, żeby poradzili, co tutaj by instytucjonalnie właśnie zrobić. Czy stoję na stanowisku zdecydowanie, że bardziej niż nowych instytucji, nowego prawa potrzebujemy wdrożenia i stosowania tych regulacji, tych reguł i tych instytucji, które już mamy. Generalnie ta rezolucja jest poświęcona temu, że to zjawisko jest powszechne, że jest nieakceptowalne, że skoro mamy regulaminy, mamy paragrafy, to użyjmy ich po prostu. Dużo też jest o tym, w jaki sposób chronić te osoby, które doświadczyły molestowania seksualnego, ale boją się to oficjalnie zgłosić, mimo że formalnie w tych regulaminach, w takich przypadkach one mają zagwarantowaną prywatność, ale mimo to mają jakieś obawy, więc były takie na przykład propozycje zgłaszane przez między innymi przez panią poseł Elisabeth Morin-Chartier, która jest naszym tutaj w parlamencie kwestorem i która jest też przewodniczącą takiej komisji, żeby zbudować taką sieć osób zaufania, do których można by było przyjść i opowiedzieć tę historię, które w imieniu ofiar przemocy mogłyby mówić, żeby te osoby, które są bezpośrednio zaangażowane, nie musiały nawet przed małymi gronami ujawniać swoje tożsamości, a które mogłyby opowiedzieć historię. Podobnie ocenia sytuację poseł Jadwiga Wiśniewska, która wierzy, że rezolucja parlamentu powinna dać kobietom siłę, aby mogły mówić. Kobiety są zdolne, inteligentne i twórcze. Niestety czasami napotykają na swojej ścieżce zawodowej sytuacje, które są dla nich niezwykle krępujące. Ja chciałabym, żeby nas, kobiety, oceniano za nasze kompetencje, za naszą pracowitość, za naszą kreatywność i nasze zdolności. I nie dopuszczam takich możliwości, żeby w moim bezpośrednim sąsiedztwie, czy w bezpośrednim otoczeniu w stosunku do moich asystentek, czy do mnie, ktoś stosował tego rodzaju przemoc. Ale wiem, że kobiety w swoich pracach, w swoich miejscach pracy bardzo często, niestety, są narażone na krępujące uwagi mężczyzn. A
ale przy tej okazji warto może wspomnieć, że czasem bywa tak, że i mężczyźni mogą być traktowani w sposób natarczywy i dla nich krępujący. A więc zawsze warto zwracać uwagę na to, jak się zachowujemy, bez względu na to, czy się jest kobietą, czy mężczyzną, żeby nasze zachowanie nie wywoływało konfuzji u osoby, z którą się kontaktujemy, czy z którą współpracujemy. Europoseł Kozłowską-Rajewicz szczególnie niepokoi fakt, że do przypadków molestowania doszło także w Parlamencie Europejskim. Oczywiście zawsze pojawiają się głosy takie, że problem jest wyolbrzymiony, że w każdej dużej instytucji, gdzie pracuje kilka tysięcy osób, no, musi się coś zdarzyć, że to jest dziwnego, ale ja się z tymi głosami nie zgadzam, szczególnie jeżeli mówimy o Parlamencie Europejskim, bo Parlament Europejski to nie jest takie samo miejsce pracy jak duża firma prywatna. Jednak część osób, które tutaj pracują, to są osoby wybrane w wyborach, które reprezentują innych ludzi. Tutaj się stanowi prawo. Tutaj najczęściej publicznie, bardzo publicznie, bo przecież to jest nagłośnione przez media, mówimy o sprawiedliwości społecznej, równości kobiet i mężczyzn. Więc to, że w tym miejscu, że w tej izbie też jakieś przypadki były zarejestrowane, co prawda anonimowo, co prawda jeszcze nie są formalnie zgłoszone, ale piszą o tym media, no to jest niestety zawstydzające i na pewno oczekiwania wobec Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej, instytucji unijnych są wyższe. Te standardy w tych instytucjach muszą być wyższe. Sądzę, że jak właśnie w takich instytucjach postanowione jest prawo, czy to w takim razie oznacza, że jest to problem znacznie, znacznie większy w innych instytucjach? Ja myślę, że to po prostu jest problem bardzo powszechny. I tak jak mówiłam, jeżeli mówimy o poważnych przypadkach przemocy seksualnej w rodzaju gwałtu, tylko mówimy o molestowaniu seksualnym, to mam głębokie przekonanie, że każda dorosła kobieta, która kilkanaście lub kilkadziesiąt lat przepracowała gdziekolwiek, doświadczyła tego. Więc to jest tak bardzo powszechne, że możemy się spodziewać, że nawet tutaj, także nawet tutaj coś takiego się zdarzyło. Najważniejsze jest to, żeby po tych przypadkach, które zostały opisane, żeby była dalsza akcja. Oprócz tej rezolucji bardzo ważne jest, żebyśmy te przypadki, żeby miały dalszy ciąg, żeby zostały rozwiązane. To jest najważniejsze, żeby tę sprawę po prostu rozwiązać. Nie zamiatać pod dywan, ale chodzi o to, żeby był ciąg dalszy. Jestem wstrząśnięty i oburzony informacjami o przypadkach molestowania w naszej instytucji. Mówił przewodniczący Parlamentu Europejskiego Antonio Tajani. Zapowiedział, iż sprawcy tego typu zachowań nie mogą liczyć na pobłażliwość i będą surowo karani. Mówił Andrzej Gemer, 14 punktowali minut po godzinie 20, a my w Polsku Radio 24 już teraz będziemy mówić o kulturze. Na scenie. Przy mikrofonie Katarzyna Ogniska. Dzień dobry. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj aktorka Grażyna Barszczewska. Porozmawiamy o kolejnej premierze tego sezonu w Teatrze Polskim w Warszawie. To Marlena, ostatni koncert Janusza Majcherka w reżyserii Józefa Opalskiego. Dzień dobry, Pani Grażyna. Witam Państwa, dzień dobry. W tym przedstawieniu zatytułowanym Marlena, ostatni koncert, pewnie nie zobaczymy tylko ostatniego koncertu Marleny. Będzie to punkt wyjścia do opowiedzenia historii i życia. To przedstawienie nietypowe ze względu na dwie aktorki, które wcielają się w główną postać pani Izabela Bukowska-Chomdzyńska. Czy to trudne wcielać się w jedną postać z inną osobą? To jest zamysł autora, żeby te Marleny były dwie, czyli Marlena z tej dojrzałej artystki, która już właściwie nie wychodzi ze swojego apartamentu w Paryżu i która jak gdyby wspomina sobie no, dawne lata świetności, swoje filmy, koncerty, czyli jak gdyby z tej Marleny dojrzałej, którą ja gram, wychodzi z głowy ta młoda Marlena, czy no powiedzmy dużo młodsza, czy z początku nawet swojej kariery. To jest zamysł autora, bardzo ciekawy i myślę, że będzie też atrakcyjny dla publiczności, ponieważ są dwie aktorki, jak to się mówi, śpiewające, choć ta starsza Marlena śpiewa o wiele mniej. Tutaj głównie jest to domena tej Marleny z początków kariery. No i to nie jest tylko biografia, bo to nie jest właśnie biografia. Ona oczywiście opiera się na biografii, na dokumentach, na konfabulacji Marleny, ponieważ ona bardzo wiele faktów konfabulowała i interpretowała na swoją korzyść. Natomiast no jest to też spojrzenie na artystkę schyłku życia, jak oceniam swoje życie jako kobiety,
oczy jako człowieka i jako artystki. No i też jest to odpowiedź może nie do końca. Myślę, że raczej może zadane pytanie, jaka jest cena uprawiania tak intensywnie tego zawodu, tak poświęcenia wszystkiego. No jest cena, ogromna cena. I tutaj ona na pewno tę cenę zapłaciła, ponieważ pod koniec swojego życia, ostatnich kilkunastu lat życia, była bardzo samotna, opuszczona przez wszystkich, no ale z drugiej strony troszkę sobie na to zapracowała. Czy Marlena Dietrich jest dla pani kimś wyjątkowym? Wyjątkowym, ale nie godnym naśladowania. Nie, absolutnie. Ja zresztą nie przepadam za nią jako za człowiekiem, ponieważ popełniła jeden wielki błąd, choć oczywiście przypatrujemy się temu z pewną tolerancją, wrażliwością. Popełniła wielki błąd, ponieważ zniszczyła życie swojej córki przez swoje pojmowanie wtedy bliźnich. No, słowem tutaj ona po prostu zdeprawowała swoją córkę przez jej kochankę ówczesną. I to było świadome, 14-letnią córkę. Uważam, że żaden człowiek, a tym bardziej artysta, nie ma prawa, nie może za cenę nawet nie wiem jakiej sławy, nie wiem jakiej kariery niszczyć życie drugiego człowieka. To jest moje osobiste zdanie na temat tej postaci, więc to nie jest uwielbiana przeze mnie artystka. Nie, nie, na pewno nie, chociaż właśnie myślę, że na jej przykładzie można zobaczyć, jak to, jaka jest cena, jakie są potem echa tego, co ona robiła, jak pojmowała, jakie było to ego, bo to ego było niesłychanie rozdęte w jej przypadku. Jaka właściwie jest Marlena? A może tak, jaką chcą ją państwo pokazać? Jaka jest Grażyna Barszczewska pod postacią Marleny Dietrich? Wie pani, każda postać, którą gram, no ma moje cechy, moje patrzenie na tę postać, moje poczucie czy niepoczucie humoru. Tutaj akurat zgadzam się, bo ona była bardzo osobą obdarzoną z wielkim poczuciem humoru, bardzo inteligentna, więc na pewno pewne cechy ma, no tak, to gdyby grała to inna aktorka, na pewno byłaby to inna postać. Natomiast jaka to ma być Marlena? No myślę, że właśnie troszeczkę pokazujemy odarcie z tego mitu, bo Marlena tworzyła swój mit i w czasie, kiedy była bardzo aktywna i potem, kiedy już nie wychodziła, tworzyła swój mit, kłamała w swoich tam pamiętnikach i tak dalej. Wszystko, żeby przedstawiała się w oczach widzów, czy słuchaczy, czy odbiorców, tak jak ona chciała. Ale to nie było nic wspólnego z prawdą. Często. Marlena Dietrich jawiła się jako osoba, no, wspaniała artystka, ale też artystka pełna zaprzeczeń, humorzasta, perfekcyjna, no i taka wręcz nieznośna w codziennym życiu. Czy taka była naprawdę? No, myślę, że taka była, z tego co czytałam, ale ja przygotowując się do tej roli, że czytałam sporo, obejrzałam wiele dokumentów, więc no, była postacią bardzo złożoną. Była gwiazdą. Miała też bardzo dużo szczęścia w swojej karierze, ponieważ wiadomą sprawą jest, że stworzył ją von Sternberg. On ją stworzył tak jak Pygmalion i ona mu właśnie zawdzięcza całą karierę. Stworzył ją i wizualnie, i w całej karierze otworzył ją. Oczywiście miała zadatki, była rzeczywiście perfekcyjna, ale pewnie jej gwiazdowała i była nieznośna. Tak, no tak. Dlaczego chcą państwo opowiedzieć o historii tej kobiety w Teatrze Polskim w Warszawie? Dlaczego akurat teraz? Myślę, że to pytanie proszę zadać dyrektorowi mojego teatru i autorowi, no i reżyserowi. Ja przyjęłam tę rolę, ponieważ uważam, że jest bardzo ciekawą, że sztuka jest bardzo ciekawie napisana i myślę, że to jest dla mnie rola, więc dlatego jej się podjęłam, mimo tych wielu zastrzeżeń, które mam do samej bohaterki. No ale przecież nie pokazujemy na scenie tylko aniołów, pokazujemy bardzo poszarpane życiorysy. Wszyscy chyba jesteśmy czarno-biali. No, myślę, że ta Marlena, której generalnie, można powiedzieć w skrócie, nie lubię, też miała swoje bardzo jasne strony, bardzo piękne karty i też chcę to pokazać, mimo tego mojego stosunku negatywnego do tej postaci.
No dobrze, ale Marlena Dietrich umarła w 1992 roku, minęło już 25 lat. Czy ta postać jest ciągle żywa? Czy jest dzisiaj dla nas ważna? No, należałoby zapytać młodych ludzi, pewnie wielu młodych ludzi nie wie, kto to jest Marlena Dietrich. Pewnie dla mojego pokolenia, zresztą ja, będąc bardzo młodą dziewczyną, widziałam jej koncert właśnie, kiedy była w Warszawie w sali kongresowej, więc no, była jakąś legendą. Ona tę legendę tworzyła bardzo konsekwentnie i zapłaciła, jak wiemy, bardzo dużą cenę właśnie przez ostatnie lata swojej samotności. Natomiast myślę, że dlatego, że no, jest to też jakaś opowieść o micie, o tym, jaka jest cena, więc sądzę, że może to zainteresować nie tylko tych 40 czy 50 plus, ale także i młodych ludzi. A czy w tym przedstawieniu znajdą się wątki kontrowersyjne dotyczące Marleny Dietrich? Mam na myśli jej orientację seksualną, jej liczne romanse, jej stosunek do ojczyzny, do Niemiec, właściwie do III Rzeszy. No tak, tak, tak. Ona zresztą tego nie ukrywała, ani o swojej biseksualności nie zaprzeczała. To zresztą były fakty i bolesne również, tak jak wspomniałam tutaj w kontekście z córką. Więc nie, oczywiście nie ma potrzeby temu zaprzeczać, a także o jej licznych romansach, o jej życiu kolorowym. No tak, tak, tak. I o tym, co też nie jest do końca wyjaśnione, bo tak, no, wyjechała robić karierę do Stanów, ale nie miała propozycji z filmu niemieckiego. Odmówiła potem Hitlerowi, ale już jak była gwiazdą tam, więc no, to też jest taki znak zapytania, na ile w tym było myślenia o swojej karierze, a ile było tego stosunku w ogóle do nazistów, choć ona potem, trzeba powiedzieć, bardzo bohatersko się zachowała, bo jednak była na froncie, no, śpiewała dla tych żołnierzy. Narażała się na różne niebezpieczeństwa, więc tutaj szapoba. Powiedziała już pani, że Marlena Dietrich była bardzo samotną osobą, ale w jej życiu była norma. Jaką rolę w życiu Marleny pełniła norma? Czy była tylko pomocą w sprawach zawodowych? Dziś pewnie powiedzielibyśmy asystentka. Czy norma była tylko asystentką dla Marleny? No tak, była asystentką, była taką jej sekretarką pracującą przy jej dziennikach, jak wspomniała wcześniej, wielu wypadkach, no bardzo konfabulowanych przez Marlenę. Zresztą znana tutaj sprawa, kiedy ona mówi o śmierci Zbyszka Cymulskiego i oczywiście pisze, że to on jadąc do niej zginął, co jest absolutną nieprawdą, nie ma to nic wspólnego ani z dokumentami, ani z czasem nawet, bo stało się to zupełnie w innym czasie. No ale no właśnie w ten sposób konfabulowała, w ten sposób tworzyła ten swój mit, no bo któż tam w Stanach czy w Anglii będzie się zastanawiał, kiedy zginął. No dla niej zginął, to było dla niej ważne, a że nie miało to nic wspólnego z prawdą, to inna rzecz. No ale jeszcze wracając do Niemiec, no to jednak była przeciwko nazistom, tak, no, śpiewała dla tych, była, tak jak mówię o sobie, była prusaczką w amerykańskim mundurze, ale jednak została też pochowana w Berlinie, więc gdzieś tam, no, czuła się Niemką i myślę, że to ją, szczególnie w tym ostatnim okresie bardzo bolało. Czy państwo ją oceniają? Czy Teatr Polski ocenia Marlenę Dietrich? Grażyna Barszczewska? Ja, ponieważ jej prywatnie nie lubię, może nie przepadam za tymi cechami osobowości, to na scenie rzecz jasna też w jakiś sposób jej bronię. No, chcę ukazać tutaj człowieka, który ma i wspaniałe karty i bardzo, no, takie wstydliwe, więc myślę, że to jest też prawda o każdym z nas. Gdybyśmy tak głębiej pogrzebali, to byśmy się też wielu własnych cech wstydzili i może nie chcielibyśmy ujawniać tego. Czyli jak to jest, czy aktorka może nie lubić swojej postaci? Wie pani, lubię grać te role. O, może tak. A mój stosunek już prywatny to już jest jak gdyby całość tego, co ja wnoszę przez tę postać, o czym mówi autor i jak to, no, będzie wyglądało, ale sądzę, że w odbiorze każdy z widzów będzie miał gdzieś obraz, no, kobiety takiej bardzo różnej, na pewno nie jednobarwnej. Reżyserem tego przedstawienia
przedstawienia jest Józef Opalski. Ostatnio miałam przyjemność rozmawiać z panią na temat przedstawienia Niezatańczone Tango, które również jest wystawione w Teatrze Polskim. Rzecz w tym, że w Niezatańczonym Tangu była pani sobie sterem i okrętem. To znaczy był reżyser, pan Leszek Bezdyle, ale sama wybrała pani tekst z prozy Wiesława Myśliwskiego i przeniosła to na scenę. Tak samo w scenach niemalże małżeńskich Stefanii Grodzieńskiej w Teatrze Ateneum razem z Grzegorzem Damięckim stworzyła pani no, prawdziwie małżeńską parę bez reżysera, bo reżyserami byliście państwo sami aktorzy. Tutaj jest rzeczony reżyser Józef Opalski. Czy to dla pani wsparcie, czy w takim razie ograniczenie? Reżyser zawsze jest wielkim wsparciem. W ogóle tutaj w tym przypadku to jest takie bardzo serdeczne i kochane wsparcie. Bardzo cenimy i lubimy Żuka Opalskiego. Jesteśmy w przyjaźni. To też działa na to, jak się pracuje. Ale generalnie wracając do tamtych przedstawień, o których pani wspomniała, o tych moich, no, takich moich dzieciach, bo sceny niemalże małżeńskie są mojego autorstwa, oparte na tekstach piosenek, oparte na tekstach satyrycznych Stefanii Grodzińskiej i Jerzego Grandota. Ale niemniej jednak tych dwoje artystów nie pisało sztuk, to znaczy w przypadku może Grodzińskiej uściśle. Nie pisała Stefania Grodzińska sztuki, więc powstała sztuka, no właśnie od wojny. Natomiast w Niezatańczonym Tangu, no też utkałam z kilku powieści Wiesława Myśliwskiego, którego jestem wyznawczynią od wielu, wielu lat. Utkałam tę opowieść o matce i zawsze oko reżysera jest potrzebne. Ja nawet kiedy gram i reżyseruję, to jest to trudna bardzo rola, ponieważ trzeba się rozdwoić, gdyby, a to wtedy nie zawsze działa na korzyść aktora, na korzyść roli. Ale no tutaj jakoś się udało, w jednym i w drugim przypadku udało się, mówię bezczelnie, bo sceny niemalże małżeńskie gramy już 7 rok z powodzeniem, mimo wersji telewizyjnej, którą wyreżyserowałam dla teatru telewizji. Innej rzecz jasno, bo przecież telewizja rządzi się jednak innymi prawami, innym językiem. Ale jest taka potrzeba w widzach i no, to chyba jest najważniejsze. To ja w takim razie życzę wielu, wielu lat z Marleną na scenie. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Moim i państwa gościem była Grażyna Barszczewska, a rozmawiałyśmy o kolejnej premierze Teatru Polskiego w Warszawie. Marlena, ostatni koncert. Pani Grażyno, bardzo dziękuję. Dziękuję, pozdrawiam. Reklama. Barbara, a co to tak mokro? Nie, no mówiłam ci, że pralka przecieka, weź kup nową, to będzie sucho. A kup nową, tak łatwo powiedzieć. A trzeba to jeszcze załadować, przywieźć, wtargać na górę, podłączyć, namęczyć się i jeszcze starą wynieść. Nie. Ja się w to wrobić nie dam, Barbara. Nie musisz, bo teraz w Media Expert nowy sprzęt przywieziemy do twojego domu. Wniesiemy, podłączymy, a jeśli trzeba, zabierzemy stary. Po reklamie. Ogłoszenie społeczne. Kondycja rodzin w Polsce jest zła. Wysoka liczba rozwodów. Bardzo niska dzietność. Rodziny potrzebują wsparcia. Dobra. Koniec gadania. Czas działania. Łata moje dziecko. Odbudowy rodziny. Dobra. Fundacja Mamy i Taty. Wejdź na www.sormamaitata.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Polskie Radio 24, zbliża się 20:30, czas na informacje dnia. Maja Borkowska, zapraszam. Premier Beata Szydło podjęła starania, by ocalić pomnik Jana Pawła II we Francji. Kilka dni temu francuska Rada Stanu nakazała usunięcie krzyża z pomnika w mieście Pleurmel w Brytanii. Rzecznik rządu Rafał Bochenek informuje, że premier wyszła z inicjatywą przeniesienia pomnika do Polski, tak by go nie cenzurować. Oczywiście będzie to wszystko odbywało się w porozumieniu z władzami francuskimi, ze zgodą społeczności lokalnej. Musi być oczywiście zgoda władz francuskich, społeczności lokalnej. Uważamy, że Jan Paweł II jest symbolem wolnej Europy, symbolem wartości oczywiście chrześcijańskich. To jest niekwestionowalne. Natomiast cała Europa opiera się przecież na wartościach chrześcijańskich i ze smutkiem patrzymy na tę postępującą laicyzację i odrywanie się od swoich korzeni.
W uzasadnieniu decyzji Rady Stanu stwierdzono, że umieszczenie oznak religijnych w miejscach publicznych stanowi naruszenie prawa z 1905 roku o laickim charakterze państwa francuskiego. Ustawa miała być kompromisem między katolikami sprzeciwiającymi się oddzieleniu państwa od kościoła i zwolennikami takiego rozwiązania po stronie sił republikańskich. Tej nocy przestawimy wskazówki zegarów z trzeciej na drugą. Od tego momentu w Polsce będzie obowiązywał czas zimowy. Niewykluczone, że stanie się to po raz ostatni, bo w Sejmie jest już projekt wprowadzający na cały rok czas letni. Jeśli większość posłów poprze ten pomysł, to jeszcze tylko w ostatni weekend marca czas zmienimy na letni i tak już zostanie. A co o zmianie czasu mówią Polacy? Żeby dostosować do wstawania słońca, żeby rano nie palić tak długo światła. Na biedę bzdura. To nie ma oszczędności, tak jak wydaje się. Wieczorem siedzi, ciemno, ciemno, ciemno. I wtedy dopiero energia się idzie. Dla mnie to jest obojętne. Ja jestem nawet pilotem. Tak się wstaję, czy latem, czy zimowo, pora ta godzina, już ja wstaję. Pan żyje w świecie czasu i w świecie zegarów. Jest pan zegarmistrzem. Tak. Czy to przestawianie czasu pan traktuje jako mechaniczne przekręcenie zegarków, czy można doczekiwać się czegoś więcej? Raczej mechaniczne przestawienie, tylko i wyłącznie. Tracimy czas. Na zmianę czasu? Tak, to też jest jakieś utrudnienie w życiu, prawda? W Polsce zmiana czasu została wprowadzona w 1977 roku i wynikała z oszczędności. Chodziło o jak największe wykorzystanie światła dziennego. Blisko 200 osób z całej Rosji przyjechało do Moskwy, by napisać dyktando z języka polskiego. Tekst poświęcony był 200. rocznicy śmierci Tadeusza Kościuszki. To już 7. dyktando zorganizowane w Moskwie przez Kongres Polaków. Polonię wsparli przy organizacji tego przedsięwzięcia Wspólnota Polska, Ambasada Rzeczpospolitej w stolicy Rosji oraz Rosyjski Państwowy Uniwersytet Humanistyczny. W dyktandzie wzięli udział nie tylko przedstawiciele Polonii, ale także Rosjanie, którym spodobała się nasza mowa ojczysta. Uczy język polski już 9 lat. Zaczęła uczyć jeszcze w szkole. To jest wielki język, bardzo ładny język, bardzo trudny język. W przerwie, gdy jurorzy sprawdzali pracę, uczestnicy mogli wysłuchać wykładu profesora Sergiusza Skorowida poświęconego polskim wspólnotom mieszkającym na Syberii, które do dziś mówią w języku przodków. Wspomniano m.in. dwie wsie syberyjskie, Białystok i Wierszynę, gdzie polski wciąż jest podstawowym językiem, którego dzieci uczą się w domu. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Jest 20:33. Wieczór w Polskim Radiu 24. A w Polskim Radiu 24 czas na reportaż. Chleb zajmuje bardzo ważne miejsce na naszym stole i w naszej kulturze. Staramy się, by chleb nie marnował się, by nie upadł na ziemię, by nie został wyrzucony na śmietnik. Szacunek dla chleba jest częścią naszego dziedzictwa kulturowego. Zapraszam Państwa do wysłuchania reportaża Eweliny Karpacz-Boładze, Muzeum Chleba. Nie wolno. Dla mnie to jest nie do pojęcia. U mnie jak zostaje pieczywo, ja na przykład pakuję to w reklamówki i przy świetnikach kładę. I zawsze tak ktoś sobie weźmie, że jeszcze raz jest tyle bezdomnych, głodnych ludzi, że naprawdę ma mało kto jeść. Szacunek do chleba był pokazany na filmie. Oglądaliśmy tą starszą panią w tej długiej śląskiej sukni, z jakim ona wielkim szacunkiem podchodziła do chleba. Zanim chlebek ukroiła, co najpierw zrobiła? Znak krzyża. I co jeszcze? Pobłogosławiła. Cholera, ja. Pocałowała, pocałowała i zrobiła znak krzyża. A jak kameczka spadła na ziemię, co zrobiła? Pocałowała i właśnie zjadła. O, właśnie, zjadła. Ona nie wyrzuciła chleba, bo i spadł na ziemię. Ona go sprawdziła, czy jest czysty. Przeprosiła go pocałunkiem za to, że i spadł i go zjadła. To jest, dzieci, ten szacunek do chleba. Popatrzcie, każdy z was dostanie taki kawałeczek ciasta. Stanie sobie przy stole, pokażę mi gdzie. Proszę bardzo, my podejdziemy, stójcie tu na razie, my podejdziemy, pokroimy ten kawałek ciasta na trzy części, takie trzy kawałeczki z tej jednej części. Rozciągniecie sobie w rączkach leciutko i proszę, dwoma rączkami będziecie sobie o, tak wałkować te trzy kawałeczki.
Znowu naciąga, znowu walkuje. Budowałem wszystkie budowle socjalizmu. Piotr Mankiewicz, właściciel Muzeum Chleba. To znaczy, u te Katowice, u te Zawiecie, te największe obiekty, jestem zawodem elektrykiem, uruchamialiśmy to wszystko, ale w 80 latach powiedzieli, weźcie sprawy w swoje ręce, bo brat miał firmę taką, która woziła mąkę piekarzową, już nie chciał, przekazał mi tą firmę i woziłem mąkę. Ale potem za kilka lat można było tą mąkę sprzedawać, kupować, zaczął handlować tą mąką, ale to nie była moja branża. No mówię, ja wolę już poszukać czegoś innego, to znaczy jakieś maszyny do tego. No i zacząłem sprowadzać maszyny, różnego rodzaju przesiewacze, mieszałki do ciasta. Żeśmy te maszyny sprzedawali i tak żeśmy tą firmę rozbudowali. Miałem tych klientów piekarzy i zacząłem tak zbierać poszczególne maszyny, poszczególne urządzenia zacząłem zbierać. No i mówię, jeżeli ja nie pozbieram tych rzeczy, to już nikt nie pozbiera. To jest modernizacja, wszystko zostanie wyrzucone. Te kilka maszyn dostałem. Wydawało mi się, że włączą się do tej akcji piekarzy, że później będą dawali sami jakieś zdjęcia, jakieś dokumenty. Byłem troszkę rozczarowany, że ja nawet jak pokazałem, że było wszystko prawie gotowe, to właściwie nikt się do tego nie włączył. No, mówili, że inne zdanie na ten temat mieli, ale ja to wszystko zachowałem. No i poszedłem do projektanta, mówię, że chcę wybudować muzeum. A on się pyta, a ile pan ma pieniędzy? Ja mówię, mam 150 tysięcy kredytu obiecanego. On się zaczął ze mnie śmiać, mówię, daj sobie pan spokój. Za to przecież pan nawet ścian nie wybudaje, jak na muzeum. Wie pan co, ale za te pieniądze wybudujemy wiatrołam, propania wiatru. To znaczy takie wejście pan będzie miał. Ładne wejście panu zrobimy. No to pan sobie jak będzie jakieś miał powodzenie, to pan będzie rozbudowywał. A jeżeli nie, no to po prostu będzie miał pan ładne wejście do firmy. No i dobrze, budujemy te wejście do firmy. Wiatrołam. Wszyscy się śmiali, każdy mówił, a kto ci przyjdzie do twojego muzeum chleba? Sam żona mówi, przed sam wiesz, chodzisz po muzeum, wiesz, że tam ich nie chodzi. Ja mówię, no nie chodzi, no ale może przyjdą do mnie w tygodniu, jeden autobus przyjedzie. No i tak zacząłem to budować. Te muzeum, bardzo szybko, te muzeum powstało w ciągu jednego roku. Nieprawdopodobna rzecz. W pierwszym roku odwiedziło nas 44 tysiące ludzi. Trzeci naciągam i znowu wałkuję, tak jak plastelinką. Robiliście już coś kiedyś z plasteliny? Na pewno, no właśnie, to jest taki, tylko plastelinka. Robimy taką szczałeczkę, każdy widzi, może te dzieci tam nie widzą. Szczałeczkę, o tutaj sklejam mur i zaplatam warkoczyk. Biorę jeden wężyk, przekładam. My nie jesteśmy pierwszy raz, często przyjeżdżamy, bo akurat dla naszych dzieci wypiek chleba, produkty, no to jest to obce, bo są w małym miasteczku, mieszkają także na bieżąco, codziennie nie obserwują wzrostu zbóż, tam upraw nie ma. Jak pytamy dzieci często, jak chleb powstaje, to dzieci powiedzą, ze sklepu chleb bierzemy, tak? Także tutaj ta produkcja od ziarenka do bochenka, piękny film był też, naprawdę no, widzimy, że dzieci są pod wielkim wrażeniem. Dzieci kładziemy na stole, nie ruszamy, nie rzucamy, kładziemy na stół. Muzeum Chleba zostało zbudowane nie tylko po to, byście upiekli sobie ten symboliczny chleb, tą swoją piękną plecioneczkę, ale głównie po to, aby wrócił szacunek do tego chleba. Bo ludzie w Polsce szanowali chleb zawsze, przez setki lat. Chleb w każdym domu był świętością, tak jak sakrament w kościele. Ale przez ostatnie 50 lat ten szacunek do chleba w Polsce zanikł. Był w Polsce taki ustrój, że w sklepach wszystkiego brakowało. Nie było masła, nie było cukru, nie było butów, nie było mebli. Wszystkiego brakowało, ale chleb był zawsze. Chleba był dużo, chleb był ale jak czegoś jest dużo i coś jest taniego, wtedy po prostu ludzie przestają to szanować. Teraz w Polsce wszystko się zmieniło. Wróci do nas ustrój, nazywa się kapitalizm. A w kapitalizmie wszystko jest na odwrót. W sklepach dzisiaj mamy wszystko. Co człowiek potrzebuje, czego nie potrzebuje, wszystko w sklepie można kupić, ale za to ludziom coraz częściej zaczyna jednej rzeczy brakować. Czego? Pieniędzy. A jak ludzie nie mają pieniędzy, to niektórzy nie mają za to tego chleba kupić. Dlatego ten szacunek do chleba musi wrócić i wróci na pewno, to tylko kwestia czasu. Ta lekcja o poszanowaniu chleba. Dzisiaj ten chleb tak naprawdę nie jest szanowany. My w szkole często obserwujemy, że po co takie to w kościele, a ten kościół, jeżeli jest w lesie, to gdzie będą płakać? Czasami na podłodze gdzieś, no. Proszę Państwa,
czym my to mówimy? Depczą, gdy nadaje nasze radio. Myślę, że ta lekcja nauczy ich takiej pokory, poszanowania tego chleba. Jestem pokoleniem starszym. Pamiętam czasy wojny ostatniej światowej, kiedy chleba brakowało, kiedy ludzie byli głodni, kiedy mama czasami chleb też wydzielała. Ale uczono nas od dzieciństwa szacunku dla chleba. Gdy kromka upadła, trzeba było podnieść, ucałować szacunkiem. I ja nie widziało się chyba nigdy w czasach wojny, zarówno w czasach jeszcze powojennych, nie spotykało się chleba na śmietnikach. Sam był zgłoszony już jako ksiądz w latach 60., kiedy młodzież spożyła kanapki na przystanku autobusowym. Tak jak autobus, kanapki zostały przez ogrodzenie po prostu przerzucone. I więc ten szacunek dla chleba jakoś tak bardzo zakładowany był w moim dzieciństwie z racji może na ciężkie czasy. Jak czasami był nawet chleb posmarowany, to mogło ja nie wychodzić na podwórko z chlebem. Oso może biedniejsze dzieci, co tego chleba nie mają posmarowanego. I takie było wychowanie i ten szacunek dla chleba pozostał. Jako ksiądz spotkałem się kiedyś po kolędzie chodząc z taką sytuacją, gdzie kobieta powiedziała, że musimy ciągle kupować tyle chleba, żeby on był do zjedzenia jako świeżo. Bo kiedy był czerstwy, mąż nie pozwolił kawałka wyrzucić chleba nawet gołębią rozmoczonego. On tego chleba uprawiał w obozie koncentracyjnym i on każdą kromkę chleba dojadał. A więc żadna ojca zrobiła, że zawsze te skórki czerstwe zjada. Zaczęliśmy kupić taką ilość chleba, że on się tego nie sypał. Czyli on ich po obozie niemieckim, że tak powiem, wychował. Też rodzinę swoją, żonę, córki do szacunku dla chleba. Wszystko to, co związane z chlebem, kończyło się tutaj. Co to jest? Nocnik, esplantyci, co to jest? A filiżanka, szolka, na zupa, na wodzionka. Dzieci, to jest nocnik. One, proszę pana, co to jest nocnik? Pana nocnika nie znają. A nauczyciel się śmieją z dzieci. Jak się zaczyna się, chyba tak 25 czy 35 lat, to proszę do przodu. Proszę panią, a co to jest? No co to jest? Skróweczka. A śmiejemy się z dzieci, że nie znają nocnika, a sami już skróweczki nie mogą zaznaczyć. Dziadków, a my dzisiaj nie jesteśmy w stanie zgadnąć. Zaskoczenie ludzi olbrzymie. Dzieci na polu rośnie sobie. Chleb na polu rośnie. Zboże. Na górze mamy co? Kto wie, to się nazywa? Powtórzcie. Głosem mamy co? Dobrze. To się dzieci nazywa jak? To nie jest kosa, dzieci, to jest? Zep, powtórzcie. Jeszcze raz. Zep, dobrze. Zepy bijemy w włosy, aż wypadną wszystkie ziarna. Ziarno mielimy na mąkę, a z mąki robimy co? Ciasto. Z mąki robimy ciasto. Ale żeby zrobić ciasto, potrzebujemy tak. Mąka, woda, żadnego masła. Proszę. Żadnych jajek. Sól i kwas. Musa przeżył sforsowane czasy, przeżył biedę. Wie, co to znaczy czuć głód. Wie, co to znaczy brak chleba. Jest taką pas.
Na górze była karteczka z nazwiskiem, na nazwisko pisało się kopiowym ołówkiem, to jest takie ołówki się ślinimo. Jak mama napisała atramentem albo zwykłym ołówkiem, nazwisko w piecu zginęło i nie można było chleba swego poznać. Jak się z tym chlebem po szkole szło do domu, po drodze się go gryzło, a w domu zawsze mama kupiła. Czy wy tego chleba nigdy nie możecie w całości? Bo zawsze musi wyglądać jak domy się napadły, to obgryzały, a on tak pięknie pachniał, a myśmy po prostu byli. Że tak powiem, że my nie ucierpimy. No. Czy są pani wyobraża? Film o chlebie, bo chciałam pożyczyć. Że my nie ucierpimy. Okazuje się, że nie ma nic. I to będzie trzeba nakręcić. Ale się nakręcić. I zaczynamy wypuszczać. Na górze. To jest już, że film się kończy, są gotowe. Film się naraz słyszę, dzieci wstają, dzieci zaczynają klaskać. No tak zaskoczony byłem, czy my czemu wy klaszczycie? Czy pani sobie wyobraża, że myśmy przez 16 lat, bo muzeum już robimy 16 lat, mi się nie zdarzyło nigdy, żeby mi się wejść do góry, dzieci krzyczą, nie ma tego. Krzyczą, a my przychodzimy do góry razem z nimi, tak jakby nas nie interesowało, przyciskamy guzik, wracamy się i idziemy na dół. Codziennym pokarmem prawie na każdym stole jest chleb. Mówimy nasz chleb powszedni. Chleba naszego powszedniego. To jest dla nas chlebem powszednim. Witamy nas chlebem i solą. Podkreślając w ten sposób znaczenie i wartość tego pokarmu dla każdego człowieka, tak w przeszłości, jak i w dniu dzisiejszym oraz w przyszłości. Moje największe przeżycie wybrane problemy tematy. To jest jedno z pierwszych kolorowych zdjęć na świecie, zrobione na papierze fotograficznym w 1920 roku. Stoi koło mnie 5 osób, a pan się odzywa, mówi, że pana, pan się myli, bo to nie zostało zrobione w 1920 roku, tylko w 1919 roku. Ja mówię, panie, skąd pan wie? Bo ja to zrobiłem z książki, która była wydana w 1923 roku. A on mówi, bo ja mam oryginał tego zdjęcia. A ta malutka dziewczynka w tym swoim śląskim, to jest moja mama. Niemożliwe. On mówi, myśmy dostali 4 takie zdjęcia. Amerykanin przyjechał do Europy, robił pierwsze pełne kolorowe zdjęcie na papierze fotograficznym. Rozmowa z Andrzejem Suboczem. Moja mama umarła, nie żyje, a my nie wiem, czy ja tej na urodziny. Bo ma 99 lat. A my na gdzie ona mieszka? A my do bytomu na Muszalika, naprzeciwko mojego garażu. Zawsze jak wjeżdżałem, patrzyłem na jodna. Nieprawdopodobne. Słyszę się, właśnie to jest to zdjęcie. Wziąłem za stroję, ładnie, żeby ubrać. No i poszliśmy do niej do domu. To jest zdjęcie ściągnięte z ściany. I to jest ta babcia, ta dziewczynka mała. Były to wybrane problemy, to nieprawdopodobna historia. Widzimy kasy tam spisy. Jeden silnik napędzał kilka maszyn. Przyrządy pierwszego piekarza i on coś takiego jeszcze miał. Wzruszające te rzeczy. Kasy transmisyjne były. Ludzie sobie tego nie zobaczyli. Widać tą starość sprzed 50-100 lat. Z korzeni, z wikliny, z drewna, z masy papierowej. Teraz się robi z białego plastiku. Ale na pamiątkę, że pierwsze były ze słomy. Wszystkie mają wspólną nazwę. Nazywają się słomionkami. I dzieci powtórzą. Ciasto chlebowe rośnie w słomionkach. No, ciasto chlebowe rośnie w słomionkach. Pytanie do dzieci. Babcia napisała na karteczce tak. Klucze z mieszkania zostawiam pod słomionką na pierwszym. Rządzicie do swojej babci, a czytać umicie. Klucze są pod słomionką. Gdzie babcia zostawia
wieczorze? Co to jest? A zapytajcie się swojej panie nauczycieli, gdzie są klucze babci. To będzie raczko przed mieszkanie. Macie przykład z języka polskiego. Ten sam wyraz, ale ma dwa znaczenia. Podzielnie wycieraczki się robią z czego? Ze słomy. Skończycie szkołę, pójdziecie do pracy do piekarni. Piekarz krzyknie, ty uczyni, sam przynieś słomionkę. Co przyniesiecie? I po głowie dostaniecie. Piekarzowi koszyk przynosi manierzanie wycieraczki. Ludzie przez setki lat, w różnych wiarach, w różnych językach, wszyscy ludzie modlą się o chleb. Nie modlimy się ani o kółeczka, ani o szyneczka, ani o Coca-Cola, tylko ten zwykły chleb, żeby go nam w życiu nie zabrakło. Żeby wszystkim życzę, żeby wam w życiu chleba nie zabrakło, ale musicie się nauczyć go szanować wtedy, kiedy mamy dużo i pod dostatkiem. Bo jak już nie będzie, wtedy nie będziemy mieli co szanować. Symbolicznie jest dar Boży wszystkich darów, które spożywamy. Co prawda przy święceniu pokarmu wielkanocnych w kościołach Wielką Sobotę są trzy modlitwy, ale przede wszystkim pierwsza jest na chleb i pieczywo, druga jest na mięso i wędliny, na pamiątkę baranka wielkanocnego, no i trzecia poświęca właśnie jajka jako symbol nowego życia, ale chleby są na pierwszym miejscu. Poświęcamy Wielką Sobotę. No i w tej każdej modlitwie chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Co jest ciekawe, dzisiaj nie o jutro, nie na pojutrze. Dlatego człowiek mądry, rozsądny, prowadzi religijny, nie kupuje chleba zbyt dużo na zapas. Przypomina się taka rzecz ze Starego Testamentu, nawet jak Żydzi byli cudownie karmieni manną z nieba, to była tak zwana doza dzienna, żeby nie zbierali na zapas, żeby się nie psuło.